witam was w kolejnym odcineczku! Zapierdzielamy skuterkę! Na razie nie pokazuje mi prędkości. Hamulec trochę słaby z tyłu, ale to nie przeszkadza w niczym. Nie pokazuje mi na razie prędkości, bo linki nie mam. Przejedziemy po wertebach, zobaczymy jak to sobie daje radę. Oj, oj! Ale podskakuje, oj, 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 oj. Szybko nie pojadę po tych nierównościach. Normalnie dziki i sarny przeryły mi tutaj, kurde, to drogę. A można było tutaj zapierdzielać i to fajnie, bo było prościutko. Wydech trochę dziurawy. Hałasuje. Ale powiem wam, fajny skuterek. Może dojadę jakoś do końca. Przetrwa on dzisiejszą próbę. Jak przetrwa dzisiejszą próbę, to nie będzie źle. Ojej. Co mogę wam o tym skuterku powiedzieć? Ojej. Ale podskakuje. Co mogę wam o tym skuterku powiedzieć? Jest to 50 obecnie. Czterosuwie. Chińczyk. Standardowy ten silnik chiński. Więc szału nie ma. Ale jedzie nawet w miarę fajnie jak na 50. Jak na 50 jedzie. Niebawem szykuje się tuning. Mam części, no to stuningujemy tego skuterka. Dobra, przejeżdżamy na drugą stronę. Szykuje się niebawem tuning tego silnika. Jasny klin, ale mnie podcięło. Teraz się pewnie przekonamy, ale daje radę skuter. O, o, coś zwalnia, żeby się nie zatarł. Ja się zatarł. O nie. Musimy poczekać chwilę. Zatarł się. Ola Boga. Żeby się nie zatarł tylko. Wybiera te nierówności. Jak na razie. Tylko pod górkę trochę słabo jedzie. Tylko że nie mam co się za bardzo nastawiać, bo to tylko 50 w czterosłup, nie wiem. Ale daję radę. To brakuje jej do sporo. O, widzę lisa. Jeden. Drugi lis.
dawno lisów nie widziałem, to teraz jest tego zbiorowa. Tamta 80-ka po tym portingu moim to odczuwalne, to było dwa razy więcej mocy, tak wam powiem. W porównaniu do tego, co jest obecnie. To odczuwalne było naprawdę dwa razy więcej mocy. Nie wiem, ile mam paliwa. Coś tam na wskaźniku pokazuje paliwo. Aż mnie to zdziwiło. Coś tam pokazuje, że jest. Tylko czasami są takie przydławienia. Mi się wydaje, że to jest kwestia czyszczenia gaźnika. Albo już jest słaba kompresja i gaźnik podciśnieniowy nie wyrabia. Ale słabo jedzie, powiem wam, słabo ta 50 jedzie. W porównaniu do tej 80. Nie wiem ile, ale trzeba mocno kierownicę trzymać. Pojedziemy tu. Osiemdziesiątka słabo daje radę. Znaczy 50. W porównaniu do tej 80 po portingu, no. Żeby mi nie zgasł ten skuter i żebym nie musiał pchać tyle drogi. Cóż, spróbujemy tutaj ten podjazd zrobić. Może się nie zatrze. Łezka tutaj nie dawała rady, ale nie miała sprzęgła. O nie. Nie wiem, czy ja z wujkiem pojeżdżę sobie. Słabiutko. Bo takie ostre górki to sprzęgło nie daje rady, ślizga. Będę musiał to sprawdzić. Bo po tamtą górkę 80 wyjeżdżałem w cięższej ramie. Bo ta rama jest lżejsza od tamtej. Bo jest cieńszych profili. W porównaniu do stun skutera to jest taka lichsza trochę ta rama. Ledwie co? Ledwie co? Pasuje tu ewidentnie 80 wsadzić. Żeby to miało lepszy moment. Żeby miało lepszy moment, bo jest słabo. Pod górki jest problem. Tam byłoby coś pokombinować. No tak to wygląda. No podobny jest do Peugeota Ludixa, no. Nie ukrywajmy. Tu mam wydech uszkodzony na łączeniu przy spawach. To też trzeba byłoby jakoś chycić, to lata troszeczkę,
ten plasticzek. Szkoda byłoby go schować, zgubić, bo jest taki fajny. Tutaj troszeczkę też ten to zagięte jest, ta rureczka to przygięta, ale to też niczym nie przeszkadza. No. Ten gaźnik mnie trochę tak denerwuje. Trzeba byłoby jakąś przedłużkę zrobić i walnąć jakiś zwykły gaźnik, a nie podciśnieniowy. Naprawdę, jak kompresja jest trochę słabsza, to inaczej chodzi. Jak jest kompresja, no wszystko zależy od kompresji i temu, jak to się, jak zawory trzymają i to wszystko. Na podstawie tego się gaźnik da wyregulować. Coś będzie nie tak z kompresją albo z szczelnością na zaworach i automatycznie Wam gaźnik będzie inaczej podawał paliwo. To jest według mnie jest troszeczkę taki minus, no. W zależności od kompresji tak będzie Wam dawkował gaźnik paliwo, no. No i jest wtedy problem, że z regulacjami. Zimno, na zimnym oleju inaczej chodzi, jak się rozgrzeje inaczej. No i są cyrki potem. No. Powiem Wam, to mi się ten skuter podoba. Jak się Wam podoba, czy się nie podoba, możecie napisać na dole w komentarzu pod filmem. Tutaj widzę, że niby on dwuosobowy, bo tutaj jakieś na stopki jest miejsce. No faktycznie tutaj na tym może chce ktoś siąść drugi. No, ale dwie osoby to nie uciągnie już pod jakąś większą górkę. Tak Wam szczerze powiem. Będę musiał ten dekielek ściągnąć i zobaczyć, jakie tam są te paski, nie paski. Ewentualnie, bo tam wujkowi dałem wszystkie paski. Wujkowi dałem wszystkie paski. Będę mówił, oddaj mi jakiś tam jeden pasek krótszy. No ewentualnie trzeba będzie od niego wziąć. Jakiś krótszy jeden pasek. Bo coś ślizga. Ewidentnie słychać, że coś ślizga. No. A tak poza tym no, jest trochę taki, rama jest cała zgnita, przerdzewiała, ale to się może kiedyś rozbierze i się przemaluje. Ale taki na stun skuterka, no jak myślicie, no mi się wydaje, że nawet fajny by był na jakiegoś takiego stun skuterka, nie? Jest kompletny, no kompletny jest w miarę, no. Gdzie niegdzie są takie pęknięcia plasticzków, coś tutaj nie dochodzi albo coś. Tu jakiś plasticzek pęknięty z tej strony jeden, z tej strony drugi tutaj jakiś pęknięty. A tak to tutaj ktoś blaszkę dorobił, bo nie wiem co tu oryginalnie, może jakiś tu bagażnik chyba oryginalnie był. A ktoś tutaj zaślepił tym, że można zrobić takie na nogę. Na nogę do stuntowania. Takie coś tutaj zrobił, bo tu jest teoretycznie dziura, nie? No to na nogę można byłoby wsadzić od razu do stuntowania, by coś było. Tylko że znowu wtedy światło się uszkodzi. Albo, nie wiem, musiałbym pomyśleć. Na razie pasowałoby zrobić, żeby to jeździło. To mnie tylko trochę denerwuje. Tu jest takie poprzeginane troszeczkę, no. To mnie najbardziej denerwuje. Bo przez to może słabiej ciągnąć. Ciągnąć może słabiej. Widzę, że kruciec chyba wymieniany na nowy. Bo widzę nowa opaska. Chyba kruciec jest na nowy wymieniany. Zobaczymy, na jaką średnicę jest ten kruciec. QMB. Filter. No. Setu raz, no mówię, no to jeździ jak 50, to raczej tu 50 jest. Widzę nowa oponka z tyłu. Z przodu jeszcze bardzo dobra oponka jest. No, klocki z przodu, jest trochę tarcza jest krzywa, bo przypiskuje. Widać, że tarcza jest zimna już ostygła, ale widać, że przypiskuje, troszeczkę przyciera. No, to trochę rdzy. Powiem Wam, no tutaj widać, to jakieś gówno. A, ślimak się rozwalił, ale rdzy jest troszeczkę, no, nie ukrywajmy. Lakier odchodzi. Mam nadzieję, że dziura gdzieś w ramie nie wyleci. Ktoś tym w zimie jeździł chyba i solą sypło. Ale lagi nie puszczają. Lagi na razie nie puszczają, więc nie jest źle. Chociaż nie tłumią w ogóle nic, tak Wam powiem. Nie tłumią w ogóle nic. Tu ktoś smarował czymś malową, ale odchodzi to. Dobra, palmy maszynę. Trochę mnie denerwuje to, bo jest akumulator, ale słaby. I słabo pali. Kompresja już nie jest odpowiednia. Ale pokazuje paliwo. O. Słychać popisk. Słychać pisk z tyłu przekładni. No coś ślizga, pasek albo... I dlatego po tamtą większą górkę nie wyjechałem, bo
po prostu no, motorek wyje, ale nie jedzie no. Czyli mój wujek będzie miał przewagę nade mną. Będzie miał przewagę, no bo jego skuterek miela, pali kapcia, a mój nie. Dobra, hamujemy silniczkiem i jedziemy do Domciu. Będzie taki krótki filmik, by pokazać wam jak to jeździ, ale nie ma szału naprawdę. Szkoda, że nie pokazuje prędkości, z jaką się jedzie. Może bym mniej więcej zobaczyli, ile to pojedzie, ale jak widzę, że na czerwono jest 50, to koło 50 pewnie dojedzie. Szału nie ma. Dobra, przygazujemy, zobaczymy jak to się zbiera i jedzie. Ojej, z górki się rozpędza, jasny mi! Trzeba uważać, bo może coś jechać. Dobra, zmniejszymy mu jeszcze obroty trochę. To trochę przesadził. Nie chcę się odkręcać sprzęgła i patrzeć, ale chyba zrobimy to. Chyba, że się jakaś śruba urwie. Cofnę tylko trochę na takie równiejsze. Bo jeszcze mam pełno roboty. A nie chcę przy skuterze robić. Odkręcimy jeszcze tutaj i zobaczymy tylko, co tam się kryje. Dobra, to mam młotek. Nie mam przecinaka tylko do tej roboty. Patrzcie, czy mam panem RW musi robić. Nie stać go na nowe klucze. Nie stać go na nic, a kupuję motory. Myślę, że na tym motorku zarobię, a nie stracę tylko. Już ktoś szaleje na krosie. Wszystko fajnie, tylko że po drodze jeżdżą. Dobra, wszystko jasne. Pasek. Pasek jest zjechany. Aż go wygina do boku, o tak. Widzicie? Jest wygięty. O kurde, ale to gorące wszystko. Czemu to takie gorące? No, to też taki... pasek do wymiany. Może mam taki gdzieś pasek prącz? Nie, no dałem wujkowi wszystkie. Nie znajdę u mnie takiego. Trudno się mówi. Dorwę taki pasek. Tylko, że ten nie ma oznaczeń w ogóle. Kompresji prawie w ogóle nie ma. Wyciągnięte są jeszcze. O, jest, są jakieś oznaczenia. Ale on jest... ten pasek jest za krótki, tak wam powiem. Ten pasek jest za krótki, bo tutaj nie wychodzi do samego końca. O, widzicie wy. Dobra, co tu pisze? 669, 18 na 30. Tak? Tak. Ten pasek jest, już widać wszystko, tu śrubeczka, widzę, że się łamała, ale to już jest z czego. Czyli pasek muszę jakiś wymienić. Będzie wtedy to lepiej jechać, bo teraz to startuje tak jakby z dwójki znowu. 669.
No i widzicie, no, pan MRF miał nie kupywać skutera, a jednak skutera ma. Za to musicie mi wybaczyć, bo nie chciałem, naprawdę za bardzo nie chciałem skutera kupywać, ale wujek mnie namówił. Więc jak się cieszycie z tego powodu, wszelkie zasługi może przypisać sobie tylko wujek. Więc dziękujcie jemu. Dlatego, żeby z nim sobie pojeździć od czasu do czasu. Nie będę tam przecież dzień w dzień, bo to jest troszeczkę dla mnie nieopłacalne. No jest tam parę kilometrów, muszę przejechać. W domu też mam pełno roboty, więc od czasu do czasu tam pewnie wpadnę, i to żeby ponagrywać jakieś odcinki dla was z upalenia skuterów. Dobra, to ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnej produkcji pana MRF-a. Podobało się, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Nie zapomnijcie ocenić tego filmiku, do czego was zachęcam. Dobra, to na razie, ja lecę z robotą kolejną, szkoda czasu. No i tyle, no. Wypatrujcie kolejnych odcineczków. Na razie, trzymajcie się, hej!